Witam wszystkich. Oto efekt pracy przy montażu traktorka Ursus C330 od De Agostini. Jesteśmy na etapie montażu elementów z 78 numeru. Ja sobie pozwoliłem tak troszeczkę na jak gdyby przyłożenie prawej części traktora do tego, co już mamy zrobione, bo to w 78 numerze jest osobno, co możecie zobaczyć na wcześniejszym filmie. A ja sobie postanowiłem to samemu tak przyłożyć, to nie jest kręcone, no tak troszeczkę nieestetycznie, bo użyłem taśmy klejące, ale jak widzicie, tej brązowej, którą używamy do pakowania paczek, no ale to nie o to w tym chodzi, chciałem sobie po prostu tak jak gdyby skompletować prawie jak on powinien być zmontowany. Mówię prawie, no bo wiadomo, te przewody wychodzą, to nie jest tak estetycznie. Pozwoliłem sobie założyć drążek kierowniczy, powiedzmy, zapomniałem, jak to się fachowo nazywa, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy pedał gazu na sprężynce, to pewnie musi być połączone. No ja jestem zadowolony, mi się to zaczyna wizualnie, ogólnie się cały czas podoba, bo bym nie wykupił prenumeraty. Ale no powiem wam, że fajnie to będzie wyglądać ten traktorek. Wiadomo, jeszcze koła dadzą jakąś inną perspektywę, cały tył tak troszeczkę krzywo na tej palecie, to się wszystko połączy, całość to będzie naprawdę fajny model. Fajny model. Czekam na inne modele tej tematyki. Mam nadzieję, że będą. Bo naprawdę jakość tutaj materiału, wykonania jest naprawdę dobra. Nie będę mówił bardzo dobra, bo wiadomo, no, fachowcy w modelarstwie takim pewnie mogą się inaczej na ten temat wypowiedzieć, że dla mnie, dla laika to jest coś nowego. Nie miałem wcześniej modeli De Agostini, ale nie mówię, że nie będę dalej kontynuował budowania modeli od De Agostini, bo naprawdę po tym modelu muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dobrze, dobrze, solidnie przemyślane, zrobione, odzwierciedlone. Zobaczymy, jak to będzie na końcu. Traktor traktorkiem, jeszcze jest oczywiście przyczepa i jeszcze jest do złożenia pług. Już się pierwsze elementy pługu przyszły. Czekam na kolejne, mam nadzieję, że też szybko dojdą. Oczywiście to tam, z tego co pamiętam, było już mówione, kiedy De Agostini to wszystko powysyła, segregatory, dodatkowe właśnie te bonusowe dla prenumeratorów. Ten pług, ale jak dla mnie naprawdę prezentuje się to naprawdę świetnie. Ta lampa, można ją, wiecie, obracać. Tutaj przewód będzie do przyczepy. Fajnie, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, naprawdę dużo metalu. Model będzie, no, nie chcę powiedzieć, że ciężki, ale swoje będzie ważył. Z przyczepą to będzie kawał modelu, więc będzie trzeba znaleźć miejsce na półce. No bo mam jeszcze takie coś, to jest dosyć duży model Titanica. Więc będzie trzeba pomyśleć, co, jak, gdzie ustawić. Może będzie potrzebna nowa półka, jakiś regalik. No zobaczymy. Miejsca za dużo w pokojach nie ma, ale coś się pokombinuje. Zaraz wam pokażę jeszcze taki element przyczepy, który jest złożony z większej ilości elementów, bo
Jeszcze jest kilka elementów przyczepy, ale one są na razie takie, wiecie, trochę tu, trochę tu. Więc pokażę Wam przedni wózek od przyczepy, jak to wygląda. Żeby zobaczyć. Bo też to naprawdę fajnie jest odzwierciedlone. A ten traktorek wygląda naprawdę. Nawet na tym etapie całkiem przyzwoicie. Tak wygląda ten element przyczepy. Tutaj jest największa ilość elementów. No i co tu wiele mówić, no. Naprawdę też fajnie jest to zrobione. Przyczepa też będzie czadowa, jakby to powiedzieć, naprawdę. Ma to ręce i nogi, w cudzysłowie oczywiście. Prezentuje się świetnie. Detale też są fajnie odzwierciedlone. Tutaj mamy blokadę. Oj, nie miało tak być, ale dobra, wyszło. Jak widzicie, z tą blokadą. To się mnie będzie obracać. No, trochę jedną ręką to kiczowato, ale troszeczkę mam za mocno dokręcone, bo chodziło lżej, ale dokręciłem. Będzie trzeba troszeczkę to skorygować. No ale jest git. Ok, wszystko na swoim miejscu. Zablokowałem to z powrotem. No tylko po prostu trzeba czekać. Trzeba czekać na kolejne modele. Przepraszam, części, na kolejne numery. Od któregoś numeru będą przesyłać w przesyłce po 5. Z tego co pamiętam. Czekam jeszcze na aktualizację odnośnie numerów cyfrowych na ich stronie. Odnośnie tego traktora. Bo jest na razie do 81 numeru wrzucone. Dzisiaj jeszcze nie sprawdzałem, ale mam nadzieję, że na dniach to zmienią, bo no jestem ciekawy, jak to dalej będzie, nie? W którym numerze traktorek już będzie skręcony, oczywiście jeszcze niekompletny, no bo wiadomo, że praktycznie do ostatniego numeru będzie brakowało elementów. Tak mi się wydaje. Ale no, na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony z jakości wykonania tych elementów. Oby tak dalej.